Cześć wszystkim, z tej strony Dealer i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Extreme na naszym niesamowitym kanale razem z Doknesem. Dzisiaj będziemy sprawdzać, czy nasi widzowie są uczciwi, czy jeżeli ktoś na serwerze anonimowy, bo dzisiaj to słuchajcie, hej, nazywam się Bobek Minecraft, upuści diamenty, czy oddadzą je, będą udawać, że nie było tam nic, zobaczymy, przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli lubisz ten kanał, jeżeli lubisz serię Minecraft Extreme, jak nie widzieliście przy tych odcinków, to zajrzyj koniecznie w lewy górny róg, w prawy górny róg. Tam jest karta, tam jest playlista, tam jest wszystko, subskrybuj, łapkuj, będzie szczęśliwie ci się żyło. Doknes, cześć, jeszcze raz. Cześć. Więc ja mam tutaj stack diamentów, Doknes, i ty niestety będziesz się schować, okej? Okay? Ja? Musisz schować, bo mamy tutaj przygotowanego widza. Doknes przed chwilą znalazł, wystalkował. O, tam jest widz. O, dobrze, bardzo dobrze. Nie widzę cię, Doknes. Ja chcę anonimowo podejść. Jestem dosyć wykokszony. Z tego, co widzimy, on chyba raczej zaczyna grę na serwerze. Pewnie nie do końca czai, o co chodzi. Na pewno się wystraszy, kogoś a z diamentową zbroją. A diamentowy armor w skrzynce? Wątpię, stary. Zobacz tego domek, jest super brzydki. Siema, napisałem. Ojej, siemy boi, dobra, okej, okay, siema. Słuchaj, mam sprawę. Musisz łagodnie do niego podejść. Dobra, tak, dobra, mam sprawę. Okej, okay. Zobaczymy, czy się będzie bać. Okej, okay, ja się boi, bo nie bije mnie ani nic. Ale też nie ucieka, więc co? Dobry znak. Co? Chciałbym się wybudować obok ciebie. To na razie to też był taki powód, żeby mnie polubił, okej? Okay? Może wybudować obok ciebie. Może bezpieczniejszy. Tak. Dobra, okej, okay, więc zobaczymy. Nie kradniesz mi nic? Nie. Okej, okay, taki miły uśmieszek, totalnie, znak pokoju. No, taki. Dobra, czekaj, okej, okay. I wyrzuciłem mu diamenty? Okej, okay. I się tak ruszyłem, za czym cię weźmie? Okej, okay, ja go widzę. On myśli, że ja posunę teraz od komputera. To jest trochę głupie, ale... Wziął to. Okej, okay, widzę, że wziął. Ja na razie będę tak awczyć, okej? Okay? Poczekamy chwilę. No dobra, chwilę. Na razie awcz. Zrób iluzję tego, żeby... Teraz, stary, teraz ty wbij teraz ty i spytaj, hej, czy ty mu zabrałeś diamenty? Dajesz, ty wbij Doknes. Wbij jako Doknes, tak, wbij jako Doknes. Hej, ty. Czy ty mu zabrałeś diamenty? Czy ty mu zabrałeś diamenty? No Jezu, jaki policjant Doknes, nie. Okej. Okay. Uwaga, jakie? Jakie? Hej, moje diaksy. Dobra. Gdzie on jest? Patrz, gdzie on jest? On uciekł. Ej, ścigamy go. Hej, stój. Dawaj, lawą go zalej. Nie, czekaj, spokojnie. Mamy lepszy dla niego plan. Słuchaj, jeżeli on mi od diamentów, to my go zmienimy dzisiaj w świnie, okej? Okay? I będziemy, okay. I zobaczymy, jak to będzie dla niego. Nie, moja. Moja? Że moja, diamenty moja? Co to jest za... O Jezu, zobacz, Doknes, gdzie ty jesteś? Nie wiem. Schodzę po drabinie. On się zamurował, Doknes. On się zamurował. Ja nie mam jak go. Doknes, pomóż mi. Ty masz tutaj. Opa. Nie widzę, czy ty jesteś na drabince? Nie, rozwalam tutaj. Chodź, rozwalam. Rozwalisz tutaj. Okej, teraz jesteś niewidzialny. Okej. Okay. Wow. Okej, okay. Ej, on mi próbował bić chyba, ale coś się zlagowało. Dobra, on. Doknes, on ewidentnie nie chce oddać diamentów, ale on nawet nie udaje, że je ma. Okej. Okay. Znalazł kolejne, patrz. Co? Serio? Jakby co jest grane? Czekaj. Możesz zachować 4 diaksy. Ostatnia szansa. Ale oddaj mi resztę, please. Czyli on jest stary. On jest strasznie głupi. Przecież ja mam diamentowy miecz. To, że on ich nie ma. Ja mam diamentowy miecz, mam diamentową zbroję, a on nadal gra głupa i nie oddaje mi diamentów. Jakiś uparciu. Jakby co jest grane? Przecież ja go za. Sorry. Soru, nie zabijaj. Okej, okay, to... Słuchaj, czeka cię coś dużo gorszego. Co to znaczy? Zmienimy go w świnie, Doknes. A, oddał mi diamenty? Oddał mi 55 diamentów. Ej, ale tu był stack diamentów. On zachował sobie 8 Nie, 9 diaksów. Czaisz to? Czyli nadal za dużo. Nadal za dużo. Było ich więcej. Okej. Okay. Wiesz co, Doknes? Nie. Okej, okay, dobra. Jakby, może nie ukradł mi staka diamentów, ale nadal ukradł mi te 5 diaksów, które miał. Jakby zebrał 9, a miał wziąć 4. Więc i tak, Doknes, zmienimy go w świnkę. Ja słuchaj, teraz idę sobie na górę. Nie wiem, zmienimy go na przykład Peppa potem albo coś? Wiesz co, dasz mi GMA? O, tak? Już mnie bije!
On mnie bije, znaczy nic nie zrobił mi w sumie, bo mam diamentową zbroję. Podnieś mi GMA Dokness, to no. Zaczniemy. To słuchaj, na początku myślę, że zostawmy go. Zróbmy dla niego zagrodę, okej? Okay? Zróbmy okay. mu miejsce, gdzie będzie żyć sobie. Tak wiesz. Ej, stary, to tak jak w tym anime. W jakim anime? Nie grałem takiego anime. Jeżeli ktoś z was zna to anime, a na pewno ktoś z was to zna, gdzie rodzice dziewczyny zostali zamienieni w świnie za kradzież, niech napisze tytuł tego w komentarzu. Co? Czyżbym stary podświadomie jakoś wymyślił fabułę z anime? No nie, no podobno. Trochę tak. Dobra, chodź Dokness, chodź teraz. Musimy mu stary na początku zmienić GM-a na GM2. Pamiętasz jego nick? On ma nick Waizd. Dobra. Waizd. Zmień mu na GM2. I wtedy będzie musiał wyjść stamtąd, bo już przestanie. Tak, tak, będziemy się wyjść, wypuszczymy go. Wypuszczymy go jak muszę. Tak. Okej, okay. I słuchaj, stary, ja już mu zrobię takie coś. Patrz, on będzie musiał iść tutaj. Okej, okay. On sam tu wejdzie. O, dokładnie, chodź. Takie coś. On będzie musiał sam wejść i już kiedy to wszystko się stanie, po prostu zmienimy go w świnie. Czy on wychodzi? On na pewno się zczaił, że nie może rozwalać. Może jeszcze nie zorientował się, że po prostu ma GM. Ej, Dokness, on nie wychodzi. To jest nie tak z naszym planem. Coś jest źle? Wydawało mi się, że wychodzi! O, wychodzi, dobrze, okej, okay. Po prostu myślałem, że szybciej się zorientuje. Dobra, okej. Okay. Czy coś musimy mu przygotować? Jeszcze marchewki, stary. Marchewkami się karmi świnki, więc czekaj. Carrot, okej, okay, dobra. No, nie wiem, że to jestem ja, to jest mi śmieszne. Okej, okay. Idzie, no nie, idzie, ale idzie. Wiesz, że ja. No tak, wiesz, że to ty, więc może się w sumie domyśla. Wiesz, mnie nie ma na liście. No dobra, nieważne. Idzie, okej. Okay. Nie wie jeszcze nic, co go czeka. Dobra, okej? Okay? Co robisz? Idź tu, no pyk. Dobra, okej, okay, już nie ma wyjścia, już musi iść. No już nie ma wyjścia, już musi iść do zagrody. Czemu protestuje? Co jest grane? Okej. Okay. Wchodzisz? Wchodzisz. Dobra, okej? Okay? Więc masz domek. Dokness, mógłbyś go zmienić tylko w świnkę, please? Swoją magiczną. Jego? Komendą, tak. This... Guys, player, vice. Dobra, spokojnie, ja sobie dam radę, stary, ja jestem, wiesz... Super, jesteś programista... Co jest? On wyszedł? Nie, myślę, że wyszedł. Nie, lag był. Okej, okay, to zmieniliście go w świnkę oficjalnie. Jak się z tym czujesz? To za karę i smutna buzia. Nie wolno! I dobra. Stary, on jakby, wiesz... Czemu świnia we mnie jest? To ty! Napisz, bo to ty, to prawdziwy ty! Jesteś świnią, bo diamenty! Okej, on się nie obrazi na nas, to tylko żart, jakby... Ja nie mówię, że ja bym tak nie zrobił na serwerze Minecraft, że... A ty byś udawał, że nie wziąłeś diamentów? Przyznaj się. No nie, jestem uczciwy. Ja jakby, no w prawdziwym życiu tak, jasne, to jest mój portfel, jasne, ale w Minecrafcie... No, ja nie wiem, czy nie powiedział... Te itemy zniknęły, wszystko cool, ale on widzę... Pomóż! Ale co jest? No właśnie pomóż, co to znaczy stary, pomóż? Ja nie wiem, ja im dłużej gram na tym serwerze, tym bardziej w ogóle cała wątpię moja gramatyka się sypie, no, bo już nie jakby... wiem, co jest prawdą, a co nie, jak powinienem... Coś to nie jest seria edukacyjna, nie uczcie się z tych filmów ortografii. Dziękuję, pozdrawiam. Czemu jesteś świnią? Bo kradłeś. Teraz bo kradł. Musisz przejść test. By się odczarować. Dobra, co się bije ze świniami? Jaki możemy dać challenge śwince? No stary, nie wiem. Parkour! Parkour? Świński parkour? No nie wiem, co robią świnie? Parkour po marchewkę. Ja jestem marminem, tak. Parkour po marchewkę. Parkour po marchewkę? Robimy mu parkour, stary, dobra? Okej. Okay. Dobra, więc tak, tutaj zaczniemy. Ja jeszcze nigdy nie widziałem świni, która przechodzi parkour, więc to może być ciekawe. Na dole będzie... Pomóż mi Dokness? No ale nie wiem, co mam robić. No słuchaj, zrobimy takie coś, że to wszystko chcę otoczyć najpierw jakimś takim dobra, murem. Otoczę to, stary. A, bo ja nie mam komend. Dobra, to ja się zajmę, tak, stary. Ale dobra, spoko, ja to zrobię, przyjacielu. Dobra, super, szefuniu, co? Dobra, okej. Ja, stary, zajmę się w takim razie parkurem, ty zajmij się zabezpieczeniem terenu dookoła, żeby było wszystko jasne, co ja, gdzie ma robić. Nie wiem, czy jakoś świnka będzie mu ciężej przejść ten parkur, chyba tak, nie? Jakby może być mu ciężej. Więc nie wiem, stary. Ten parkur może nie będzie taki ciężki. Okej, okay. I na górze będzie skrzynka i w skrzynce będzie złota marchewka, którego odczaruje. Proszę bardzo, czy to jest za prosty parkour? Takiego?
Myślę, że... Ej, czemu on jest graczem znowu? Czego znowu zmienić do Knes? Pamiętasz komendę? Super, dobra. To może działa na jakiś czas, to możliwe? Chyba tak. Ej! A może się relognął? Może tak to działa, mam nadzieję, że nie. Darkness. Nie też. Już prawie jest zrobione i myślę, że już nie może wyjść. Chyba jest cała nasza infrastruktura jest szczelna, nie ma jak wydostać się chyba stąd, prawda? Nie ma. Dobra, elegancko, więc wypuśćmy go. Okej, musisz przejść parkour. Na górze jest marchewa, która cię odczaruje. Więc zobaczymy, czy to zrobi. To parkour jest super prosty, tak naprawdę. O, ja patrz, ale nie idź. O Jezu, nie. Nie, czekaj, wiesz co? Nie, dał radę. Dał radę, okej, okay, dobra. Ja mu dam shulkera tutaj. To będzie mieć trochę ciężej. Okej. Okay. Tu jest doskoczy. Nie, ale najpierw musi... Nie, czy to jest możliwe, doktor, to jest możliwe? On nie będzie mógł tego otworzyć. To jest możliwe, myślisz? On będąc świnią, chyba nie mógł tego otworzyć, stary. Ale otworzył, tylko że spadł po chwili. No tak, ale wiesz jak to jest, jak w moba się zmieniasz, to ten mob jest ciężej. Jest ciężej, dobra, okej, okay, to on teraz ma takie troszkę niemożliwe zadanie, rzeczywiście. To czekaj, jak możemy mu zrobić, żeby było ciekawie? Ja może... wiem. Co? Tak, dookoła, stary, żebyś czekał. Nie da się. Tu jest drabina. Okej, okay. Zobaczymy, czy da radę. To jest możliwe, teraz jest możliwe, ale jest... I z drugiej strony skoczył. Jaki cwany! Ale prost! Dobra, okej. Okay. Można otworzyć. O nie, najgorzej. A jednak otworzył. Otworzył, tak? Dobra, okej, okay, to zmieńmy go z powrotem. I damy mu 3 diamenty. Następnym razem nie kradnij. odmienisz go do końca, żeby był happy end? Pamiętasz jak? Okej, okay, teraz super, mamy happy end. Przepraszam, już nie będę kradł. Super, dobra, no to lecimy z kolejnym widzem. Dobra, gdzie jest ten widz Dochness kolejny? No, gdzieś tutaj stary... W tym domku? To jest domek? W ogóle co to jest za buda? Gdzieś tutaj stary dookoła. A to jest domek, to jest domek. Ale był w podziemiach, czy na dworze? Stary, już się do niego tepnę i ci powiem. Jesteś na dworze, stary, w okolicach domku. Dobra, bo ja chodzę wokół domku, to nie patrz na mnie? Patrz, stary, czy ja cię tepnę do siebie teraz? Że jesteś creeper, dobra, to zrobi się straszne. O, tam jest. Bizar, okej, goni go. Hej, stój! Dobra, no zaczymy. Ależ mu głowę wykręcił. Okej, okay. Widziałeś moje diaksy? Czekaj, na razie go spytam. A na razie powie, że nie. Okej. Okay. Bo nie widział moich diaksów, prawda? Bo na razie ich opuściłem. No nie, na razie nie. Ale zaraz je stary podłożymy gdzieś, okej? Okay? Okej, okay, na razie... Zgubiłem 15 nie, diaksów. Nie, pierwszy raz cię widzę. Okej, okay, dobra. Zgubiłem 15 diaksów. Okej. Okay. To w ogóle siema. Nie brzmi, stary. Kto gubi 15 diaksów? No, ja w tym momencie. Elo. Daj mi fanisza. Szybko. No masz. Okej, dobra, on mnie teraz nie widzi. On nie widzi też diamentów! Come on! Naprawdę? Naprawdę, to raczej nie widzę. Ja mu podrzucę. Oj, ty mu podrzuć diament. Tak, podrzuć stary pod domek gdzieś. 15? Tak, 15 diamentów. To jest równo 15 diamentów. Ja zaraz podbiję i spytam. Widziałem, jak je podnosisz. Dobra. Okej. Dobra, czekaj. Myślę, gdzie je mogę wyrzucić. Wyrzuć się stary, tak gdzieś. Tak, żeby to zauważył. W środku domku nawet, albo nie w środku domku to jest. O sumie... nie! Co jest? On nie widzi i w ogóle? Znowu stary bije gdzieś wsiąkło. Okej, okay, dobra, czekaj. Stary, wyprzeć go trochę. No. I tam podłóż. Ale gdzieś on tak tutaj. Chaotycznie idzie, nie wiadomo o co chodzi. O, i co? No, udało dobra, się, bo on się patrzy. Diamenty są koło niego. On myśli, że je widzi? O! O! Zobaczył, brawo, dobra, okej. Zebrał je. Wyłącz mi wanisza. Dobra, wyłączyłem ci. Dobra. Ej, stój. Myślisz sobie teraz, co? Widziałem, jak je wziąłeś. Ej, on ucieka. Okej, widziałem, jak je wziąłeś. Oddasz? Myślałem, że go creeper zabił. Mam chorą córkę. Nie, stary, nieśmieszny żart bardzo. Ale nie pamiętasz tego żartu? Był taki kiedyś. No, wiem. Ale on mnie ignoruje teraz. On cię totalnie ignoruje. Oddasz?
Dam ci połowę. Ej, oddał! Dał mi, oddaj mi? Czekaj, ile mi da, oddam eksów? 30, oddał mi wszystkie! Wszystkie! Wow, dzięki! Ej, to... Słuchaj, nie wiem, wzruszyłem się, Darkness. Ej, serio, dał mi 15 diaksów, czaisz to? To jest ona! To jest ona! Ej, Darkness, da ci 30 diaksów za to? Może... Uczciwość popłaca. Uczciwość okay. popłaca. Proszę to bardzo. Z dzisiejszego odcinka tak, płynący. To jest to, 30 Minecraft diamentów. Uczy i bawi. Tuż po tym, jak i powiedziałeś, że leżały. Wow. Ona nawet nie wie, że to jest stary nagrywane. Czaisz to? Kozacko. W sumie spoko, dobra. Czyli nie wszyscy gracze są tacy straszni. Crafted.pl. Wbijajcie. Non-premium.